kilkanaście minut temu zakończył się w szkole egzamin ósmoklasisty. Proszę powiedzieć, czy według Pani pytania, arkusze były dzisiaj łatwe, czy trudne i jak sobie uczniowie z tym poradzili? Wydaje mi się, że arkusz był łatwy, dlatego że uczniowie wcześniej skończyli pracę. Wychodzili 15-20 minut wcześniej przed planowanym końcem egzaminu. To mnie, powiem szczerze, że troszeczkę zaskoczyło. Natomiast powiedzieli mi, że sprawdzili kilka razy formy wypowiedzi, czyli opowiadanie, rozprawkę. Uspokoili mnie. Skoro tyle czasu im wystarczyło, to ja też jestem o to spokojna. Dwa razy powtórzyła Pani słowo spokój, ucząc dzieci przez 8 lat. Jeszcze się Pani niepokoiła? Nie, niepokoiłam się właśnie, dlatego że prowadząc tę klasę 8 lat, znałam ich potrzeby i znałam też te niedociągnięcia i te ostatnie dwa miesiące, które spędziłam na powtarzaniu informacji z młodzieżą, z ósmoklasistami, dały mi taki spokój właśnie i z pełną odpowiedzialnością teraz mogę o tym mówić, że jestem też spokojna o ten wynik, który będzie w lipcu, początkiem lipca. Dzieci się denerwowały? Troszeczkę tak. Przyszli wcześniej dzisiaj, o godzinie 8.30 byli już w szkole, dlatego przeprowadziliśmy takie ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne. Mam wrażenie, że to też ich na pewno wyciszyło. I wprowadziło w taki stan po prostu już rozprężenia, ale jednocześnie motywacji, że muszą po prostu sprostać temu egzaminowi trudnemu, bo po raz pierwszy zmagali się z egzaminem, który otwiera im jakieś drzwi na kolejny proces edukacji, czyli do szkół średnich, prawda? Milena, jak oceniasz poziom trudności dzisiejszego egzaminu? Myślę, że poziom trudności był umiarkowany. Dla mnie był na przykład on bardzo łatwy, ponieważ otrzymałam stosowne przygotowanie od mojej polonistki. Podlizujesz się teraz? Otóż nie tym razem. Nie tym razem. A czego dotyczyły pytania? Tak z grubsza. Pytania dotyczyły na przykład nauki o grzeczności z pana Tadeusza. Mieliśmy jedną odrębną lekcję poświęconą temu tematowi. Myślę, że większość klasy sobie bardzo dobrze z tym poradziła. Było także zadanie z elementami graficznymi. I tam były cztery kartki z kalendarza. Każdy miesiąc był poświęcony odrębnej lekturze. I tam były rysunki i mieliśmy uzasadnić, jak one nawiązują do znajomości lektury. Skończyłaś przed czasem? Tak, skończyłam chyba 20 minut przed czasem, o ile się nie mylę. Sprawdziłam kilkakrotnie moją pracę, po czym wyszłam z sali, ponieważ uznałam, że już lepiej uspokoić się na spokojnie już po napisaniu. Jutro matematyka. Jutro matematyka. Myślę, że większość się stresuje, ponieważ jest to jeden z najtrudniejszych przedmiotów zazwyczaj dla większości uczniów. Dla Ciebie też? No, dla mnie jak najbardziej, ponieważ nie czuję się pewnie w tym przedmiocie akurat. A do jakiej szkoły się wybierasz? Ja się wybieram do drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. I masz już takie sprecyzowane plany na przyszłość? Tak, ja mam już sprecyzowane plany na przyszłość, bo ja zamierzam iść na biologiczno-chemiczny profil, po czym chciałabym udać się na studia medyczne. Chciałabyś zostać lekarzem? Najbardziej chirurgiem bym chciała. Zosiu, ty też skończyłaś przed czasem dzisiejszy test? Nie, ja skończyłam równo z czasem. Jeszcze byłam podczas, kiedy nauczyciele chowali nasze egzaminy do koperty. I jak oceniasz poziom trudności? Według mnie egzamin był bardzo prosty, mi poszło bardzo dobrze. Jutro matematyka, boisz się trochę? Staram się o tym nie myśleć, wolę się nie stresować. No, ale słyszałam przed chwilą, że większość jednak się stresuje. Tak, głównie dlatego, że jednak egzamin taki końcowy jest zawsze dla nas stresujący, ale myślę, że pójdzie dobrze. Trzeba być dobrej myśli. A ten egzamin ósmoklasisty, on jest według Ciebie potrzebnym egzaminem? Jest ważny, żeby sprawdzić Wasze umiejętności, Wasz poziom wiedzy przed kolejnym etapem edukacji? Moim zdaniem egzamin ósmoklasisty jest potrzebny i jest to dobry sposób sprawdzenia wiedzy z całego cyklu uczenia się w szkole podstawowej. Aczkolwiek moim zdaniem mógłby się również odbyć w formie ustnej, tak samo jak matury. Bo nie każdy może się dobrze czuć w formie pisemnej. A do jakiej szkoły się wybierasz? Zamierzam złożyć papiery do drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. O jakim profilu? Na profil biologiczno-chemiczny. Czyli to jest u Was w szkole popularny
profil, też chcesz zostać lekarzem? Nie, ja nie chcę iść na medycynę. Chciałabym iść na biotechnologię i studiować w USA. Oliwia, ty masz duszę artystyczną. Skończyłaś przed czasem język polski dzisiaj? Tak, skończyłam dzisiaj przed czasem pisać egzamin. Zdążyłam też sprawdzić 3 razy formę pisemną. Wydaje mi się, że poszło mi bardzo dobrze. I nie chcesz studiować medycyny ani biotechnologii. Również słyszałam, że nie będziesz aplikować do drugiego liceum. Nie, mam w planach pójść do ceramika w Szczawnie na profil artystyczny, ponieważ właśnie w tym czuję się najlepiej. A dokładnie w czym? W rysowaniu, w fotografowaniu, w malowaniu. Jutro matematyka. Taka artystyczna dusza trochę się pewnie obawia matmy. Matematyka jest najcięższym przedmiotem moim zdaniem ze wszystkich. Osobiście bardzo nie lubię matematyki i niezbyt czuję się dobrze w tym przedmiocie. Stres jest? Jest. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze.